Nigdy swojej pracy nie traktowałam z lekceważeniem. Zawsze wiedziałam o tym, że to jest taka przestrzeń, która jest dla mnie i którą nie można powiedzieć, że ktoś się z czymś urodził, żeby coś robić, to właśnie ja się z tym urodziłam, żeby to robić, żeby być aktorką. A pan mnie zapytał o Inflaglantię, od razu się tak żachnęłam, że nie będziemy mówić, bo ja z tym filmem jakby ja byłam wtedy w szkole teatralnej, już wtedy pracowałam w teatrze i jak gdyby dla mnie ważniejszymi rolami na pewno było Białe Małżeństwo, które było zaraz po szkole teatralnej Magdy Łazarkiewicz, potem Pora na Czarownicę, ale przede wszystkim Spotkania z Jarockim, bo to świętej pamięci, bo to jest coś, co mnie ukształtowało i dało jakby taki, zapuściło taki poważny korzeń, od którego ja się na pewno nigdy nie odetnę. Czyli tak dało taki grunt temu, że ja naprawdę mogę być tym, kim jestem teraz. Nie miałam nigdy takiej potrzeby, żeby się od czegoś odcinać. Uważam, że wszystko, co się przytrafia nam, jest po coś, żebyśmy tu mieli więcej. Kiedyś rzeczywiście byłam młodziutka, teraz mam 44 lata, więc kurna mać, za przeproszeniem trudno jakby się jakoś tak do tego odnieść. Czy była taka na przykład jedna wada, jakiś minus pani grania, który pani starała się ulepszać i teraz na przykład to zanikło? Nie mam takiej świadomości. Nie mam takiej świadomości, to jest, ja nie wiem jak, ja się cały czas dokształcam i doszkalam i ludzko i zawodowo, więc te dwa aspekty na pewno się przenikają i są nieodzowne. Trzeba byłoby prześledzić moje role tam od początku do teraz i każda też postać przychodzi do aktora, wydaje mi się, wtedy, kiedy on jest w stanie już ją zagrać.